drodzy Państwo, nasze kolejne spotkanie. Kto się śmieje, ten nie płacze. Uważamy za otwarte. Seniorzy z gminy wiejskiej Pruszcz Gdański po raz kolejny zjawili się w Oksi BP w Cieplewie. Powiem szczerze, że już nie jestem w stanie zliczyć tych spotkań. Fantastyczna pogoda, jak zwykle na ten dzień. Fantastyczna frekwencja. No i po krótkiej rozmowie z moimi seniorami okazało się, że też przywieźli ci wszyscy Państwo z sobą znakomite humory. W tej chwili tutaj gościmy prawie około 1000 osób, także bardzo się cieszymy, że możemy tak liczne grono po raz kolejny tutaj u nas gościć. Wszyscy, którzy ukończyli 65. rok życia i są zameldowani na terenie gminy, dostają pisemne zaproszenia na imprezę. Efekt? Niemal 1000 seniorów i wielka potańcówka na wolnym powietrzu. Zespół Psiotrowe Dziewuchy wita Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Przed nami wystąpił zespół z gminy Morzeszczyn. Był również zespół Senior Band, więc się naprawdę dzieje. Mamy nadzieję, że po tym upale za szybko deszcz nie spadnie i że będziemy się do godziny 20 świetnie bawić w Cieplewie. Organizatorzy zadbali o odpowiednią atmosferę. Tańcom i śpiewom nie było końca. Jak wrażenia? Ja bardzo dobrze się bawię, jestem zadowolona, że chociaż raz do roku dla tych seniorów coś się dzieje. Bo tak to siedzimy w domu, a tutaj mamy taką trochę rozrywkę, nie? Ja już jestem chyba 10. raz. Mi się bardzo podoba, ja lubię takie żywe piosenki, starodawne. Tańce i wszystkie starodawne piosenki mi się bardzo podobają, bo mi się przypominają, jak ja kiedyś byłam młoda. Jak mawiał Benjamin Franklin, nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu. Zapełniajmy więc czas pozytywnymi przeżyciami i spełniajmy marzenia. One nie mają terminu ważności. Polecamy również zobaczyć poprzednie edycje Dnia Seniora w Oksi BP w Cieplewie. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.